tym, że gra WW3 przypominać może nieco Battlefield 4 słyszeliśmy jeszcze długo przed debiutem wczesnej wersji na Steamie. Choć od strony wizualnej i pewnych elementów rozgrywki tak w istocie jest, to po przyjrzeniu się jej nieco bliżej coraz więcej odnajdziemy kwestii odróżniających ją od tytułu studia DICE. Co ciekawe, z tych wszystkich porównań gracze najwyraźniej dobrze zdają sobie sprawę sami twórcy, bowiem najnowsza aktualizacja gry jeszcze bardziej przybliża ją do rozwiązań znanych z serii Battlefield. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mestre i po dłuższej przerwie dzisiaj ponownie przyjrzymy się grze World War 3. Jak aktualnie wygląda i co ciekawego zaoferuje? Zapraszam. Dlaczego na wstępie wspomniałem o tym porównaniu do Battlefield 4, zapytacie? Otóż wszystko za sprawą najnowszej aktualizacji, która wśród nowej zawartości wprowadza także nową mapę, której sposób implementacji wydaje się wyglądać znajomo. Okazuje się bowiem, iż twórcy zdecydowali się na udostępnienie bardzo wczesnej, pozbawionej tekstur wersji mapy Smoleńsk, która pod względem implementacji i obranej drogi rozwoju do złudzenia przypominać może słynne CTE dla Battlefield 4. Rzućcie tylko okiem. Z prawej strony widzicie mapę społeczności, którą Studio DICE stworzyło wspólnie z graczami dla Battlefield 4, natomiast z lewej znajduje się mapa Smoleńsk we wczesnej rozwojowej jeszcze fazie. Przypomnę tylko, iż CTE dla serii Battlefield to po prostu środowisko testowe dla społeczności, którego głównym założeniem w swoim czasie było naprawienie gry Battlefield 4, która świeżo po premierze pod względem technicznym znajdowała się w opłakanym stanie. CTE to osobny testowy klient gry, osobna platforma, gdzie twórcy dowoli mogli testować różne poprawki i nowości, ale to właśnie na CTE powstała świetna moim zdaniem mapa społeczności, którą Studio DICE stworzyło wspólnie z graczami. Najpierw powstał pomysł, następnie za sprawą ankiet gracze głosowali na to, jakiego typu ma być to mapa. Następnie na projekt rozmieszczenia flag i tak aż do nadania ostatnich szlifów. Czy taki podejrzewam trochę celowy zabieg studia The Farm 51 jest czymś dziwnym? Oczywiście, że nie i moim zdaniem udostępnianie mapy w takiej formie nie tylko nie psuje końcowego efektu, gdy mapa zostanie już finalnie ukończona, ale także pozwala skupić się deweloperom bardziej na dopracowaniu najpierw balansu i jakości rozgrywki, a dopiero później na samej grafice. Zresztą tak powstają, choć nie zawsze wiedzą o tym sami gracze, mapy do innych tytułów i do różnych gatunków gier. Tak dla przykładu powstawała mapa do gry This World of Mine, o której opowiadałem Wam w jednym z poprzednich materiałów. Okej, ale jak mapa Smoleńsk prezentuje się od strony gameplayowej moim zdaniem? Coś, co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że jest to pierwsza mapa dla gry WW3, która nie jest mapą miejską. Rejon Smoleńska to obszar leśny, na którym twórcy zaimplementowali 6 umocnionych punktów, o które przyjdzie nam walczyć. Standardowo już każda z baz posiada 2 punkty odrodzeń, a do naszej dyspozycji oddane zostały również pojazdy. Choć niestety nie miałem okazji przetestować jej z maksymalną ilością graczy, to całość moim zdaniem prezentuje się całkiem ciekawie. Podoba mi się to, że deweloperzy zdecydowali się w końcu na taki projekt, który pozwala nieco odpocząć od miejskich klimatów. Mówiąc bardzo ogólnie, po zagraniu kilku rund pomysł mi się podoba, pomimo że mocno czuć tu surowość projektu. Moja postać klinowała się często na różnych, nawet najmniejszych przeszkodach, a zabijać przeciwników mogłem nawet przez grube ściany budynków. Jednak jakie jeszcze nowości zaimplementowane zostały do gry WW3? Aktualizacja wprowadziła do rozgrywki także amerykańskie uzbrojenie oraz kilka elementów kosmetycznych. W grze możemy wybrać choćby mundur amerykańskiego żołnierza czy kilka nowych skórek na broń, ale z ciekawszych rzeczy wymienić należy nowy czołg Abrams, który zobaczyć możecie z kolei na tym materiale. Mało tego, w grze dostępna jest także nowa broń, Scar-H, a więc bojowy modułowy karabinek szturmowy sił specjalnych, który wykorzystywany jest głównie przez amerykańskich operatorów. Z gry wyeliminowano również sporą ilość błędów i poprawie uległo samo jej działanie. Aktualnie nie ma najmniejszego problemu z dołączaniem do rozgrywki i widać, że w kwestii technicznej deweloperzy zrobili całkiem sporo.
Coś, co jeszcze mnie irytuje, ale tylko na tej mapie, to poruszanie się postaci, którą sterujemy. Odnoszę wrażenie, że robi to jakoś z opóźnieniem, tak jakby poruszała się w smole. Nie wiem, co jest tego przyczyną, być może optymalizacja i kolizja obiektów, ale często zwracałem na to uwagę. Pod tym względem na innych mapach jest zdecydowanie lepiej. Coś, co również warto zaznaczyć, to fakt, że od teraz na ekranie ładowania zobaczymy podstawowe informacje dotyczące tego, na czym polega tryb, do którego dołączamy i jakie są nasze cele. Z menu gry możemy wybrać także polską wersję językową, oczywiście na myśli mam tu wszelkie teksty i tłumaczenia. Twórcy zaimplementowali także tryb zespołowy Deathmatch na mapie Berlin. Mówiąc jednak ogólnie, gra WW3 wykonała duży krok w przód od czasu, gdy grałem w nią ostatni raz i widać, że sporo błędów technicznych zostało wyeliminowanych. Odnoszę też wrażenie, że naprawianie gry idzie zdecydowanie sprawniej tak niewielkiemu studiu, jakim jest The Farm 51, niż ogromnemu DICE z ich Battlefield 5, która jest dla mnie chyba największym rozczarowaniem minionego roku. Czego możemy się spodziewać w przyszłości po studiu The Farm 51 i ich najnowszej grze? Oczywiście nowej zawartości i głównie map osadzonych w różnych częściach świata, ale na tę chwilę są to tylko moje skromne domysły. Jeśli jednak o domysłach mowa. Jedna z ciekawszych plotek mówi, iż przejęciem studia The Farm 51 interesuje się Microsoft, który aktualnie z dużym zaangażowaniem walczy o nowe, utalentowane studia, mające jakoby w przyszłości tworzyć tytuły na konsole nowej generacji. Informacja ta oczywiście nieoficjalna pojawiła się na Reddicie za sprawą osoby kryjącej się za nickiem Decoran oraz HMQQ. Ta ostatnia, co ciekawe, wcześniej nieraz dzieliła się sprawdzonymi przeciekami dotyczącymi kwestii konsol firmy Microsoft. Czy jest to jednak prawda? Tego nie wiemy, dlatego lepiej traktować te informacje nieco z przymrużeniem oka. Osobiście trzymam mocno kciuki za naszych twórców, a tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.